wydarzy pod rządami tego planu, nic się nie wydarzy pod rządami tego planu, co uniemożliwiłoby w przyszłości zrealizowanie tego położenia. Natomiast w całym tym obszarze między Platynową a Kwiatkowskiego pozostają tylko i wyłącznie ciągi komunikacyjne, które są kołowe od Mruga do podnóża Skarpy i od Dąbka do krawędzi Skarpy, a połączenia między nimi są tylko i wyłącznie możliwe piesze i to jeszcze najczęściej schodowe. No, taka jest rzeczywistość zdeterminowana przez naturę i tutaj jakieś walki z naturą w tym planie nie podjęliśmy, poza tą rezerwą tej Platynowej BIS, ale jej realna możliwość realizacji to są no, dalsze dziesięciolecia, na pewno nie to, które zaczniemy już za parę dni. Dziękuję bardzo. Aha, przepraszam, nie wiem, jeszcze powiem to tyle do pana radnego Miotka, a przecież wypowiadali się jeszcze pan radny Bień i pan radny Wołek. Jeśli chodzi o pana radnego Wołka, to podzielam oczywiście jego zadowolenie, że kolejne, to nie jest pierwszy, kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przygotowują niejako Gdynię na przyjęcie kolei metropolitalnej. Jesteśmy od strony planistycznej rzeczywiście już w dużej mierze przygotowani. Szkoda, że ten etap od Gdyni Głównej do lotniska gmina Kosakowo będzie realizowany nieco później, ale wierzymy, że będzie realizowany i dlatego konsekwentnie we wszystkich planach umieszczamy te zapisy. A jeśli chodzi o uwagę pana radnego Bienia odnośnie no, pochwał, który udzielił Radzie Miasta za to przystąpienie tutaj do tak dużego, nie, to Rada Miasta postanowiła o przystąpienie do takiego planu, to muszę powiedzieć, że oczywiście wtedy, kiedy możemy pokryć duży obszar jednym planem, to chętnie do Radzie Miasta rekomendujemy, cieszymy się, jeśli Rada taką decyzję podejmie. Natomiast nie zawsze, niestety i nie wszędzie jest to możliwe, na to ma wpływ zarówno struktura własnościowa terenu, istniejący układ komunikacyjny, infrastruktura techniczna i ilość dóbr kultury podlegających ochronie, szereg jeszcze innych czynników i dlatego na przykład nie ma mowy o tym, żeby w porównywalnej powierzchni plany sporządzać na przykład dla obszaru śródmiejskiego, gdzie mamy i bardzo skomplikowaną strukturę właśnie własnościową i skomplikowaną strukturę funkcjonalną i infrastrukturę techniczną i obiekty do ochrony różnego rodzaju. Tutaj jeden problem może spowodować zablokowanie planowania na dużym obszarze i z tego głównie względu dzielimy te takie bardziej zurbanizowane, bardziej skomplikowane obszary na mniejsze kawałki po to, żeby można było jednak te poszczególne kawałki uchwalać i widać z nich całość. Oczywiście zawsze przyświeca temu całościowa wizja dla obszarów, ale formalne dokumenty rzeczywiście robione są dla mniejszych kawałków. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, z planistycznego punktu widzenia było to stosunkowo łatwe. W miarę jednorodna funkcja, brak skomplikowanych sytuacji własnościowych poza tą jedną działką kościelną. Także można było to zrobić, więc zostało zrobione. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Również ja dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały o uchwaleniu miejscowego planu, proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4.3. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Królewskiego. Bardzo proszę. Wysoka Rado, przedkładamy państwu projekt uchwały dotyczący planu fragmentu dzielnicy Chylonia, fragmentu, do którego opracowania przystąpiliśmy mniej więcej rok temu, we wrześniu 2009 roku i przystąpiliśmy z jednego tak naprawdę, ale za to bardzo istotnego powodu, przystąpiliśmy po to, ażeby ochronić Park Chyloński przed możliwością zabudowy, a taka możliwość
zaistniała w związku z rozstrzygnięciami dotyczącymi własności terenów na terenie parku. Pojawili się prywatni właściciele, którzy niejednoznacznie zaprezentowali intencje właśnie budowy budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego na obszarze prawie połowy funkcjonującego parku Fluenckiego. Rada Miasta w 2009 roku przyjęła, wydaje się oczywiste w takiej sytuacji, stanowisko, iż ten obszar zieleni urządzonej, jedyny w obrębie całego zespołu dzielnic obejmującego Cisowe, Chylonie, Leszczynki, nie powinien być przekształcony, ale żeby to się mogło wydarzyć, a inaczej, żeby się nie mogła wydarzyć właśnie ta niepożądana zmiana sposobu zagospodarowania, trzeba przeznaczenie tego terenu na cele parkowe zapisać w planie i dlatego do tego planu Rada Miasta postanowiła przystąpić. Plan został przygotowany, przeszedł wszystkie etapy procedury przewidziane prawem, był uzgadniany wewnętrznie i zewnętrznie, plan był wyłożony do publicznego grunu. Wpłynęła tylko jedna uwaga i to od właśnie tych państwa, pań konkretnie, które odzyskały prawo własności do tego terenu. One oczywiście chciały, aby zapisy w planie stwarzały możliwość zabudowy pomyśli, czy zgodnie z ich intencją wyrażoną wcześniej przed jeszcze do sporządzenia planu. Ta uwaga zgodnie z procedurą była rozpatrzona przez prezydenta miasta. Prezydent rozpatrzył ją negatywnie i w związku z tym przedkładamy Państwu plan w takim kształcie, jakim on tutaj widnieje, z przeznaczeniem na cele parkowe całego obszaru parku, dotychczas przez park zajmowanego, z małymi korektami na przebiegu granic na korzyść parku, z regulacją układu transportowego, zresztą bardzo skromnego w przypadku tej dzielnicy, tego fragmentu dzielnicy, również z zapisami dotyczącymi ochrony dziedzictwa kilka obiektów znajdujących się na terenie planu położonym wzdłuż ulicy Chylońskiej, znajduje się w ewidencji obiektów dziedzictwa kultury. W związku z tym zapisujemy planem sposób realizowania tej opieki. Myślimy, że dzięki wprowadzeniu tego, przyjęciu tego planu nie tylko ochronimy Park Chylojski, ale pewne wartości dziedzictwa tutaj znajdujące się również. W jednym małym fragmencie stwarzamy możliwość zabudowy działki gminnej przy ulicy Wiejskiej zabudową o gabarytach nawiązujących do budynku leśnictwa, który tam się w sąsiedztwie znajduje. Taka była problematyka tego planu, tak zostało rozwiązane. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego planu. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Ja będę na. Dziękuję. Komisji Samorządności Lokalnej. Opinię Wojewódzkiego Komisarza. Dziękuję. Gospodarki Komunalnej. Opinię Wojewódzkiego. Dziękuję. Komisji Strategii. Opinia jednogłośnie pozytywna. 4 głosy za. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Kościelowski. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy. Chciałem zabrać głos akurat w tym punkcie, żeby jako mieszkaniec okręgu chylońskiego wyrazić moją radość i wdzięczność z faktu, że będziemy przyjmować plan zagospodarowania, który de facto uratuje Park Chyloński w takim kształcie, jakim jest obecnie. No, park ten jest tak naprawdę jedyną oazą zieleni bardzo intensywnie zabudowanej Chylonii. Co więcej, jest jedynym takim większym zorganizowanym terenem zielonym w obrębie kilku dzielnic.
Korzystają z niego także mieszkańcy ościennych dzielnic takich Kleszczynki, Grochówek czy Małej Kisoła. Jest też takim centrum rekreacyjno-kulturalnym dla tej części miasta, co roku odbywa się tam wiele imprez organizowanych zarówno przez miasto, jak i razy dzielnic. Od dwóch lat także Święto ulicy Chylońskiej, kończy się także na Parku Chylońskim. I krótko mówiąc, Park Chylański to takie chylońskie dobro publiczne, które trzeba chronić nawet za cenę ewentualnej wypłaty odszkodowania dla właścicieli tych grzątów. Park Chylański po prostu jest tego wart. Jeszcze raz chciałem wyrazić się na wdzięczność panu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to ciekawy plan, myślę, w porównaniu z tym, który był poprzednio, który, dlatego, że koncentruje się na bardzo wąskim wycinku naszego miasta i tak naprawdę pokazuje, że te fundamentalne funkcje, które towarzyszą nam przy uchwalaniu kolejnych planów, głównie dotyczące prognozowania rozwoju funkcji na danym obszarze, no nie zawsze się sprawdzają. Czasami jest tak, że musimy właśnie dążyć do utrzymania stanu istniejącego i zapobieżenia zmianom postrzeganym z naszej perspektywy jako niekorzystne. No i w tym punkcie, przy takiej wyobraźliwości tego tematu, wypada do tradycyjnych pochwał dla służb planistycznych dołączyć także takie ogólne podziękowanie dla służb urzędu, dlatego że temat, jak Państwo wiecie, wymagał koordynacji także na poziomie architektoniczno-budowlanym, wstrzymania postępowania o warunkach zabudowy. Bardzo ścisłych reżimów czasowych. Przypomnę, że mało który plan mieści się w swojej procedurze uchwalania w okresie jednego roku. Jak Pan Prezydent podkreślił, to praktycznie tutaj się udało miesiąc, może miesiąc czy dwa, dłużej jedynie. No i chciałem też wyrazić głęboką nadzieję, że niezależnie od pewnego poziomu emocji związanego z oczekiwaniami właścicielek tego terenu, uda się jakby wypracować takie partnerskie i kompromisowe porozumienie, jeśli chodzi wszak o własność prywatną, o możliwości realizacji funkcji, o których być może te właścicielki myślały. I mam nadzieję, że uda się, skoro jest ta gotowość płacenia odszkodowań, to uda się wypracować taką sytuację, która na przykład pozwoli na zamianę gruntów, zaproponowanie właścicielkom innego obszaru, co pozwoli im zadośćuczynić, a nie wypłacać tych odszkodowań. Mam nadzieję, że taka partnerska rozmowa, mimo pewnie niezadowolenia tych osób, będzie możliwa. Trzymam kciuki za urzędników, gdyby oczywiście była jakaś pomoc autochtona potrzebna w takich negocjacjach, to deklaruję to do wszystkich. Jeszcze ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o przez komisję, które z uwagą program przeczytały. Na pierwszej stronie poprawiamy Komenda Miejska Policji. Dziękuję bardzo. Drobne poprawki, ale ważne dla mnie. Na stronie piątej nad tabelką numer 3 przestawić należy daty 2007-2009. Na stronie 8 do punktu
związane.